witam was wszystkich bardzo serdecznie. Frodo z tej strony, witajcie w kolejnej serii na moim kanale. Będzie to gra, zagrajmy w Kingdom Rush. Słuchajcie, typowo klasyczna Tower Defensive. Nie wiem, czy może znacie to sformułowanie. Przyjemna gierka, pierwotnie wydana na mobilne stacje typu tam laptopy czy telefony. Później pojawiła się na PC-tach. W grze, słuchajcie, chodzi o to, żeby obronić się wieżyczkami przed atakami różnego rodzaju potworów. Zaczniemy sobie, ja w trakcie będę wam tutaj pokazywał, o co chodzi. Bardzo przyjemna i taka, można powiedzieć, wciągająca. Uważana tak naprawdę jedną z najlepszych w tym gatunku. Właśnie w tym gatunku Tower Defensive. Weźmiemy sobie na razie na easy. Mamy tutaj mapkę i mamy pierwszą bitwę. Tylko teraz tak, czy ja mam nie za głośno? No właśnie. Tak. Start here. Ok. Widzicie? Mamy coś takiego jak ścieżkę, po której będą szły potwory. Dookoła tej ścieżki będziemy musieli budować wieżyczki. I nie możemy dopuścić, żeby któryś z potworów przeszedł przez tą ścieżkę. Już wam pokazuję. Ja miałem ją na telefonie, ale jakoś lepiej mi się gra tutaj właśnie na PC-ta, odkąd została wydana. O, właśnie. Tak właśnie, tutaj oczywiście jest samouczek. Nie możemy dopuścić, żeby tutaj dotarli, do te niebieskie pole. Budujemy oczywiście tutaj różnego rodzaju... Tak, budujemy wieżyczki. Mamy do wyboru. Mamy do wyboru łuczników, rycerzy, magów i takich, ja nazwałem sobie ich bomberów, bo oni też rzucają takie bomby. O, i to są właśnie wszyscy. Później oczywiście z czasem będziemy mogli je ulepszać, te wieżyczki. Także są cztery. Ok. Pierwsza. Weźmy sobie tą... łuczników. Tutaj mamy punkciki. Ile możemy wydać na taką wieżyczkę? 70 tutaj jest, a 100 na magów, najwięcej jest bomberów, 125, także musimy patrzeć. Później jak będą szły te potwory i będziemy je zabijać, to będziemy tutaj dostawać więcej punktów i budować kolejne wieżyczki. Mamy 7 fal, czyli 7 takich jakby, no fal, w sensie... 7 razy będą szli całymi grupami. I mamy 20 serduszek. W sumie moglibyśmy przepuścić tutaj 20 takich potworków, ale ja chcę zrobić wszystko tak na 100%. Nie chcę przepuścić nikogo. Dobra, mamy na razie dwie wieżyczki łuczników. Jeszcze możemy zrobić sobie... Dobra, jeszcze tutaj możemy zrobić jedną. I chyba to by było na tyle. Tak. Dobra, idziemy. Gobliny idą, tak? 3 gobliny. Nowy przeciwnik, goblin. Tutaj mamy właśnie, jak on tutaj idzie. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj możemy sobie już kliknąć wcześniej, żeby poszła następna fala. Ale poczekamy, aż tą najpierw. Dobra, możemy wybudować jeszcze? Nie, 70 potrzebuję, mamy 64. Dobra, teraz mogę. Cyk. Archers ready? No, zobaczymy. Dacie radę? Oczywiście przeciwnicy będą coraz bardziej silniejsi. Nie wiem, czy ja dobrze to powiedziałem znowu. Chyba źle powiedziałem. Dobra, następne, tak? Aha, i tutaj, słuchajcie, mamy dodatkowy taką pomoc. Dwóch wieśniaków. Możemy ich tutaj gdzieś postawić. Oni są na chwilę. Mogą zatrzymać na jakiś czas falę. Zresztą zaraz wam pokażę. O właśnie, coś takiego. Reinforce! Oni po jakimś czasie znikną, także wiecie. To jest tylko takie... Tutaj też pasek ucieka. Dobra, dawać mi tu następne. Co mogę wybudować? To mogę wybudować. Dobra, mamy tutaj rycerzy. Tutaj możemy ich ustawić. Dobra, niech będą tu. Mamy nowych przeciwników. Tym razem ork. Ok. Coś bardziej silniejszego.
No, patrzcie, dużo trzeba wpakować w niego, żeby w końcu padł. Dobra. Piąta fala. Co to mamy? Coś nowego? Damage, tak? Aha, czyli ja mogę tutaj rozbudować? Nie, nie mogę jeszcze. Aha, że chyba niby ta wieżyczka najwięcej oddaje mu zdrowia, zabiera, znaczy się. Chyba tak. Dobra, zatrzymamy ich może tu. Okej. Znowu coś nowego. Aha, no to właśnie, to o tym tym. To już właśnie wam to pokazywałem, że możemy sobie ich tutaj ustawić, gdzie chcemy. Dobra, weźmy sobie może... Czy może dopchamy do tej, do magii? Zobaczymy, czy mi się uda. Bo to w sumie już jest szósta fala, więc... A potrzebujemy 100 na magię. No to możemy zrobić taką wieżyczkę, zobaczymy. Potrzebuję 100. Dobra, mam to. Might and magic. Might and magic. Dobra, możemy chyba puścić następną. Aha, i mamy tutaj kolejną taką pomoc. Możemy to właśnie użyć. Zaraz wam pokażę. O. Też fajna sprawa. I to się znowu ładuje. Po jakimś czasie będziemy mogli znowu użyć tego. Nie, no nie przejdziecie, koledzy. To jest ostatnia fala, więc myślę, że się uda i będzie na 100%. No. Pięknie. Chodziło mi o te 3 gwiazdki, żeby za każdym razem zdobyć to. Także to jest taki samouczek, więc nie mogło pójść inaczej. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są strzałki. Dobra, mamy tu następne. Aha, i tutaj możemy jeszcze, słuchajcie, sobie ulepszyć na przykład łuczników. Do wyboru mamy tutaj albo tą takie, te spadające kule, albo tych wiśniaków. Dobra, ale weźmy sobie na razie to. I co ja bym potrzebował jeszcze? Dobra, niech będzie to. Najwięcej na razie będziemy używać tych wieżyczek łuczników. Kolejną ścieżkę mamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy tutaj możemy coś zrobić lepszego? Tak, drugi level. Na drugim levelu możemy sobie te wieżyczki zrobić. To zaraz wam pokażę. Dobra, mamy 220 do rozdysponowania. Idą stąd. Tu nie mogą dojść. Dobra, weźmy sobie tak. Może najpierw tak... Dobra, niech będzie to. Dobra, nic więcej nie mogę zrobić. Mam 25. Zobaczymy, czy się coś uda. Aha, w ten sposób tu proponują. Mhm. Dobra, zobaczymy. Mogę ulepszyć, tylko muszę patrzeć, jak dużo. 220, gdzie ja tyle zbiorę? Dobra, a to użyjemy tu. Pięknie. No, gdzie wy mi tutaj? Gorzej by było, jakbym przepuścił. Dobra. Następna fala, druga. O, przydałoby się to, nie? Te kule spadające. No, ale dobra, jakoś damy radę. Ja myślę. Gdzie mi tu? Trzecia fala, dawać tutaj ich. Fajnie by było ulepszyć sobie, ale kurczę, strasznie pieniążków bardzo mało wchodzi za zabicie.
Zobaczymy, ile za to dostanę. Freedom! Chciałbym sobie, słuchajcie, ulepszyć. O, nowy przeciwnik. Nowy przeciwnik, jest to jakiś wolf, czyli jakiś wilk. I bardzo szybki jest, tak? No rzeczywiście, lecą. Dobra. Byśmy sobie ulepszyli chociaż jedną wieżyczkę, to by było fajnie. Musiałem tak zrobić. Dobra, weźmy to. Więcej już nie mogę ulepszyć. Znaczy bardziej. To też by było fajnie zrobić 220, ale gdzie ja zbiorę, kurczę. Piąta fala. Widzicie, szybciej strzelają. Kurde, za dużo ich. Boję się trochę. Muszę zrobić tak. Niestety, muszę. Nie mogę ich przepuścić. Tutaj zrzucimy to. Mamy spokój. Idą następni. Dobra, ulepszymy sobie tą wieżyczkę. Dobra, dawać. Ostatnia fala, słuchajcie. Czyli będzie najwięcej. Dobra. To ulepszymy. Tego mi się nie dało, o, nie udało, niestety. Patrzcie, kurczę, ile tu jest. Ja mam nadzieję, że mi się to uda jakoś. Bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Tu muszę ich zatrzymać. Niestety nie wszystkich zatrzymam. Muszę tak zrobić. No i dobra, udało się. Ha. Mamy 3 gwiazdeczki. Idziemy dalej. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy następne. Czekajcie, bo mamy coś nowego, więc weźmy sobie może... Musimy wziąć tego bombera, bo używamy. Ale dobra, niech będzie to i to. Dobra. Jeszcze coś mogę? A to mogę. Dobra. Niech będzie. O, widzicie? Te ścieżki będą coraz takie bardziej zawiłe. Nie będzie tylko jedna. Będą wyłazić z kilku stron. I tutaj na przykład będą wychodzić najpierw z tej, potem na przemian, potem, wiecie, coraz więcej ich tu będzie. Także to nie będzie tak. Okej, okay, sorry, mi tutaj coś się przerwało. Tak jak wspominałem, mamy 300 punktów. Dobra, teraz tak, jak to zrobić? Hmm, 100, czyli moglibyśmy 3 takich tutaj puścić. Dobra, spróbujmy tak. To na pewno. I no i tutaj chyba, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Nie chciałbym, kurde, przepuścić.
11, słuchajcie, fal, więc dość sporo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie tutaj sobie zostawię te meteoryty. Dobra, jakoś to idzie. Dobrze by było postawić sobie wieżyczkę właśnie maga tutaj, albo tu. Ale potrzeba 100, więc nie wiem. Może się nazbiera, zobaczymy. Chociaż... Nie, nie nazbiera się. Dobra, idzie następna fala. Oni, widzę tutaj, o... Mocno im schodzi, jeśli chodzi o te... O łuczników. O, dobra. Weźmy sobie najpierw może to. Might and magic. Freedom! Chciał tutaj zatrzymać. Dużo schodzi. Reinforce! Dobra, niech idzie następna. Dobra, te idą, tak? Kurde. Wybuduję jak najwięcej. Bo widzicie, już przechodzą i już... Kiepsko to wygląda. Tutaj jeszcze potrzebujemy. No te dwie też by się przydało, ale idą tędy, więc ja bym chciał bardziej, wiecie, żeby ewentualnie tutaj była jakaś kulminacja tego wszystkiego. Tylko strasznie mało tutaj mi wchodzi pieniążków za zabicie. Już mógłbym postawić teraz wieżyczkę tą, ale chciałbym... No dobra, niech będzie. Bo o ulepszeniach to na razie nie ma mowy, słuchajcie, bo widzę, że ich jest za dużo. Dobra, zróbmy tutaj sobie jeszcze... dobra, niech będzie magia. Nie mogą przejść, no nie mogą przejść mi tutaj, bo się zdenerwuję, no. Dobra, pilotuję tutaj wszystko. Weźmy sobie tych tutaj. Zawsze to może ich zatrzymają. Dobra, dobra, nie jest źle, nie jest źle. 60, tak? Czyli mógłbym sobie jeszcze... A nie, potrzebuję 10, okej. Szósta fala. Już następna się ustawia. Gobliny, 20 goblinów. Nie wiem, czy sobie nie ulepszyć, słuchajcie. Nie wiem, tutaj 160 potrzeba. Zaraz zobaczymy. Może sobie wezmę, co? Ulepszę to. Już bardziej się nie da. Okej. Okay. Te kule będą mocniejsze tego maga. O, nowy przeciwnik. Szaman, tak? On leczy, słuchajcie, dookoła tych, którzy tutaj są. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Idzie, idzie tutaj, nawet dwóch.
No, leczy, leczy. Skubaniec. No, uleczył. No i tyle. Dobra, zróbmy tak. Bo chciałem ulepszyć sobie jedną z wieżyczek jakiś, ale myślę, że odstrzał taki, wiecie, nawet ten taki słabszy tutaj się sprawdzi. O kurde. Dobra. Ryzykuję. Ta wieżyczka jest lepsza. Szaman się sam leczy nawet, z tego co widzę. Dobra, ulepszymy sobie. Już mam dwie wieżyczki. Dziewiąta fala. Nie, to nie. Którą by tutaj sobie, tą weźmiemy jeszcze. Ładnie idzie, ładnie idzie. Nie ma szans. Jak na razie. Dobra. Dziesiąta, słuchajcie, fala. Kurczę. I nowy przeciwnik. Ogry. Patrzcie, jakie wielkie. Zobaczymy, jak pójdzie. Ile on potrzebuje, żeby wpakować w niego. Jeden tylko, tak? A może byśmy mu tak, wiecie, o takie... A nie, idzie następny. Nie, to poczekamy. Może się coś zbierze, to... Bo tego zaraz uleczą pewnie. No schodzi mu, schodzi. To zatrzymamy go. A, pięknie. Nie przebiją się. Dawać następną falę. Ostatnia fala, słuchajcie. Ostatnia fala i ostatnia też w tym odcinku, bo i tak mi się tu przedłużył odcinek. No. Tak myślałem. No to chodźcie. Zobaczymy, jak pójdzie. Tu nie mogę, 110, tak? W sumie tu jeszcze mogę wybudować jedną. Ale na razie jest bezpiecznie, tak myślę. Zatrzymamy tego. Wieśniacy sobie, o widzicie, nie dadzą rady z takim na długo. No, no. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Praktycznie tutaj tylko to i to i to musimy sobie ulepszyć jeszcze. 160. No i nawet tutaj do nich nie dojdą. Patrzcie, jak mucimy wszystkich. Tada! Haha! I mamy trzy gwiazdeczki. Super! Jak to wygląda na mapie?
Tyk, 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 tyk. Idziemy tutaj. Ale to oczywiście już w następnym odcinku. I w następnym odcinku pokażę wam, możemy sobie tutaj odblokować jednego z herosów, który nam pomoże na ścieżce. Ale to tak jak wspomniałem, w następnym odcinku mamy tutaj całą mapę, będziemy mogli ją tutaj zapełnić. Zobaczymy jak mi pójdzie. Będę się starał, żeby było na 100%, czyli żeby były 3 gwiazdeczki. Damy radę. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.